Marian Henryk Stelter to moje imiona i nazwisko. Po tym sprzęcie można poznać, że mam coś wspólnego z badmintonem. To prawda, jestem trenerem badmintonu. Kto mnie uczył fachu trenerskiego? Wśród moich wielu nauczycieli było kilku mistrzów, którzy stali się dla mnie wzorcem. Wzorcem numer jeden, wzorcem trenera jako idei jest Felix Sztam, znakomity polski trener bokserów z okresu międzywojennego i kilkudziesięciu lat po wojnie. Numerem dwa wśród mistrzów fachu trenerskiego jest chiński trener Yan Shikiang, który przekonał mnie do technik poruszania się, technik naśladujących zachowanie się kota. Numerem 3 w moim rankingu mistrzów jest kolejny trener chiński, Ling Bo. On mnie, inżynierowi z pierwszego wykształcenia i zawodu, przypomniał zjawiska fizyczne, które można wykorzystać w badmintonie. Do trzymania rakiety i odnoszenia z tego jak największego pożytku. Czwartym mistrzem, którego wymienię spośród wielu moich nauczycieli, jest profesor Zbigniew Czajkowski. Naukowiec działający w sporcie i praktyk. Praktyk z wieloma sukcesami, trener szermierki. Ta wymieniona czwórka jest moją bazą. Bazą mojej filozofii trenowania.